Zapraszam na czwarty odcinek podcastu Od Studenckiego Notesu do Dużego Biznesu, który powstaje przy współpracy Wrocławskiego Parku Technologicznego i Akademickiego Radio Luz pod patronatem Prezydenta Miasta Wrocławia i Wrocławskich Uczelni Wyższych. A dzisiaj ze mną w studiu pan Michał Błach, założyciel firmy Software Partner. Dzień dobry panu. Dzień dobry. No właśnie Software Partner i tutaj musimy już na samym początku rozwikłać pewną zagadkę, ponieważ już podczas przeglądania państwa strony miałem delikatny problem w zdefiniowaniu, czym właściwie software partner się zajmuje. Bo jest coś w tym z research and development, jest coś w stworzeniu stron, i tak nie do końca mogę zrozumieć, albo nie mogłem, czym właściwie zajmuje się software partner. Jasne, to samo stworzenie strony, szczególnie strony internetowa, to jest tylko narzędzie, to jest jakby produkt końcowy. Chodzi po prostu o to, żeby wykonać e, pracę często taką biznesową, tak aby dopasować, uszyć na miarę ten, ten cały software, czy to jest dla klientów e, B2C, czyli takich e, końcowych użytkowników, jakieś sklepy internetowe, bądź co częściej jakby robimy e, B2B, czyli w ramach organizacji, staramy się ją cyfryzować, przyspieszać procesy, upraszczać, e, tak żeby to wszystko działało naprawdę nowocześnie i, e, i sprawnie. A rozumiem, czyli format B2B, czyli co to będzie? Znaleźć? Business to business, czyli business my, my business. jako firma pracujemy dla innej firmy. Mhm. Okej, okay, czyli bo właśnie jest business to business, jest jeszcze tak, business, business to client. Okej, okay, jeszcze z tego co czytałem jest business for government, ale to jest, to jest rzadka forma. Tak, aczkolwiek teraz się troszkę zetknęliśmy z tym, może nie bezpośrednio, ale pośrednio, czyli w Zdarza nam się wykonywać projekty badawcze dla y, spółek czy startupów, które korzystają z dofinansowań, m.in. z NCBR-u. Mhm. E, no i są projekty, są to projekty rozwojowe, no i jak tam wiadomo, 80% chyba budżetu pokrywane jest właśnie z NCBR-u, czyli jakby z państwa de facto. Mhm. Tylko Zachodzi tutaj pewny problem, bo dla przeciętnego laika ten świat cyfryzacji, informatyki, to są pewne klocki Lego, które zdawać by się mogło, że wystarczy poklikać, coś tam pokodzić, wiadomo, w bluzie z kapturem wszystko lepiej dla informatyka wychodzi. I to jest takie, no, niezrozumiałe. Mniej więcej, jak wygląda proces tworzenia takiej strony internetowej? Yy, tak, znaczy jakby to jest jakby sam, sam ten jakby front, sama ta warstwa wizualizacji, ona często znaczy jest równie ważna, yy, tutaj jakby sam UX czyli User Experience użytkowników jest mega ważny, ale też dużo rzeczy dzieje się yy, pod spodem, tak zwanej warstwie backendowej serwerowej, gdzie cała logika jest zaszyta. Ale zanim to wszystko jakby się zaimplementuje, tworzy ten kod, trzeba jakby zamodelować biznesowo wszystkie procesy, wydobyć od klienta, co tak naprawdę chce, a nie to, co mówi, co chce, tak? Czyli 5 why? Musimy dotrzeć do głębi problemu i znaleźć problem i go rozwiązać, a nie zrobić to, co, to, co po prostu ktoś chce, więc. Cała mozolna ścieżka. No właśnie, bo to jest trochę taka lwia praca, którą powinien w przeszłości, podejrzewam, że nawet to robiły osoby, które były odpowiedzialne za firmę. Czyli w tym momencie pan jako, jako człowiek, który będzie tak naprawdę odzwierciedlał serce firmy za pośrednictwem strony, aplikacji i tak dalej, musi pan zrozumieć firmę od podszewki. Tak, w, właśnie to zależy czy tworzymy jakby wizytówkę firmy, e, wtedy to już są badania takie e, bardzo marketingowe. To jest raczej jakby niszowe to zrobimy. E, ale częściej tworzymy cyfrowy po prostu procesy w firmach, tak? Czyli musimy zrozumieć co dokładnie po kolei kto na jakim stanowisku coś robi, tworzyć persony, czyli kto gdzie pracuje, e, ścieżki użytkowników, jak tego używają. Co jest tutaj ciekawe, nie wiem czy Państwo wiedzą jak tworzone są trawniki w Wielkiej Brytanii. Nie Najpierw sieje się trawę wszędzie, następnie ludzie po niej chodzą i patrzy się jak zostały wydeptane ścieżki, i tam dopiero się kładzie chodniki. Więc często staramy się w taki sposób to, to robić, bo użytkownicy końcowi korzystają z aplikacji w taki sposób, który nawet programistom jakby się nie śniło, czy jakby nie, nigdy by nie pomyśleli, że tak się to robi. Jeśli oni to robią na co dzień w masowych ilościach, to naprawdę robią to inaczej niż, niż mogłoby nam się wydawać. Więc mega ważny jest jakby kontakt z użytkownikami końcowymi, a nie tylko e, z managementem wysokiego szczebla tej firmy, więc to, I to jest ciekawe. Do tego pan dąży, jak rozumiem, w trakcie. Tak, jakby w trakcie jakby analizy biznesowej e, są różne jakby sesje, czy jakby sposoby zbierania takiej, takiej analizy, czy modelowania m, tych procesów. Jedną z nich jest e, event storming. Gdzie powinny być osoby jakby zarówno z managementu wysokiego, stakeholderzy, czyli jakby założyciele firmy, czy, czy tą founderzy, jak również end userzy, czyli ci, którzy będą na co dzień z tej aplikacji korzystać, bo to oni tak naprawdę są na froncie tych tej, tej działalności i wiedzą po prostu jak najwięcej. Z tego co widziałem, realizowała pańska firma, właśnie Software Partner, jeden projekt dla firmy z Wielkiej Brytanii. Tak. I tak. podejrzewam, że wtedy właśnie złapanie takich osób, które na końcu będą testowały tę aplikację, nie było najprostsze. Yy, tak, to ogólnie, jakby sam, sam yy, release aplikacji to jest mega skomplikowany proces musi być połączony razem z marketingiem, wydaniem, yy, zapewnieniem tutaj w ciągłości. Trzeba też jakby wcześniej już nagrzewać, że tak powiem, yy, użytkowników, żeby zechcieli jakby yy, z tej aplikacji korzystać. Mhm. No, oczywiście to też jakby dużo zależy po prostu od klienta, jak tutaj, jakie są budżety marketingowe. Obecnie, no bez, że tak powiem, znacznych budżetów marketingowych, ciężko naprawdę jest jakikolwiek produkt cyfrowy wydobyć na powierzchnię. Tak? To nie są lata 2000, że wpada aplikacja do, do sklepu i jakby może się udać. Nie, teraz, teraz naprawdę trzeba dużo ciężkiej pracy, żeby została zauważona. I podejrzewam, że o tą pracę właśnie zabiegają osoby, które chcą, żeby ich aplikacja była widoczna i zastanawiam się, jak wygląda ta współpraca po stronie właśnie tego managementu. To jest tak, że oni przedstawiają pewną formę swojej firmy za pośrednictwem papieru, czy jednak odbywa się pewna rozmowa, w której oni tłumaczą, co by chcieli, żeby było widoczne na stronie. Jasne, są całe, całe jakby sesje wielogodzinne, czy czasami wielodniowe, gdzie, gdzie wydobywamy te, po prostu te informacje. Czasami zdarza się nawet tak, że founderzy tych firm, którzy wydaje mi się, że wiedzą wszystko, okazuje się, że, że nie wiedzą wszystkiego albo że są jakieś dziury w ich rozumowaniu. Staramy się naprawdę wycisnąć z nich wszystkie wartości, szczególnie te unikalne, co nimi kieruje, nawet prywatne jakieś własne marzenia, czy, czy, czy dlaczego to robią, żeby to wszystko uwypuklić i pokazać, więc to jest y, trudny proces. Podejrzewam, że za to odpowiadają ci specjaliści. Tak, tak, jak najbardziej. E, tutaj e, odpowiadają za to o specjaliści od tak zwanego ux czyli User Experience, e, są to też... E, Ludzie, którzy jakby tworzą sam produkt, tak, tutaj co, co jest ważne, co wiele osób sobie nie zdaje sprawy, to nie są graficy, tylko często e, UX-owcy jakby nie, nawet nie kolorują tych makiet e, czy, czy tych wszystkich materiałów, tylko przeprowadzają badania, tworzą ankiety, wymyślają, e, jak coś powinno działać, dbają o ergonomię systemu czy strony, czyli na przykład, żeby jak najmniejszą liczbą kliknięć, dotrzeć do jakiegoś miejsca, żeby wszystko było intuicyjne na swoim miejscu, E, jeśli chodzi o, o wizerunkowe rzeczy, tak jak mówiłem, e, żeby archetyp firmy był zachowany, tak? czyli jeśli e, mamy archetyp e, błazna, tak? to on definiuje pewne kolory, e, jakieś obrazki czy inne rzeczy, które muszą być zachowane, żeby komunikacja wizerunkowa była spójna, więc e, no jest to wiele. Osobne studia, oczywiście, w tym kierunku. E, my mamy troje takich specjalistów obecnie, e, więc. No jest, jest to dużo. Jest archetyp Błazna i jeszcze jakieś inne? Tak, jest archetypów Jonga, jest chyba łącznie z 20. Archetyp Odkrywcy, Opiekuna. W odkrywcy, chyba jeszcze się nie mylę, firma Kamis chyba kiedyś miała, czyli taki trochę Indiana Jones, zielone kolory. Opiekuna chyba to był e, Nivea albo coś z tych kremów. Tak, niebieskie, delikatne rzeczy po prostu. A tu chodzi o te archetypy, które stworzył Karl Jung, tak? Yy, chyba tak, tak, okej, mm. okej. Okay, okay. Co całkiem ciekawe, one są wykorzystywane bezpośrednio w grafice, po to, żeby... To, czy przy tworzeniu jakby tutaj wizerunków po prostu firmy, tak? Czyli jeśli tworzymy jakby wizytówkę firmy w postaci strony internetowej, czy ten produkt ma jakby wychodzić do, do użytkowników, to staramy się, żeby to było spójne, żeby ta komunikacja poprzez aplikację była spójna z tym, co, co firma sam reprezentuje. I troszeczkę taka właśnie spersonalizowana, żeby można tą firmę właśnie poznać za pośrednictwem tej, tej aplikacji. Tak, tak, żeby ją koniarzyć, żeby to wszystko, wszystko się spinęło. No i to właśnie jest ciekawa ta forma poznania, bo na przykład dyrektor, jest taka historia gdzie właśnie jedna z większych firm sklepów RTV AGD w Ameryce Best Buy zaczęła podupadać, traciła swoje wpływy e, Poważne spadki na giełdzie, ogólnie były przewidywane poważne cięcia. I został zatrudniony nowy dyrektor generalny, Hubert Jolie. I on miał za zadanie, żeby tą właśnie firmę skrzesić. Co zrobił? Ubrał się w ten swój niebieski, niebieską koszulkę, która była znakiem rozpoznawczym tej firmy i zaczął poznawać tą firmę od środka, jako taki właśnie zwykły sprzedawca. Popracował, popracował i zaczął rozumieć właśnie, tak jak teraz, podejrzewam, w naszej rozmowie wyszło, jakie cechy charakteru ma ta firma i czego jej brakuje. I rozumiem, że u was w firmie jest podobnie nie musicie tą firmę właśnie zrozumieć i nadać jej swego rodzaju temperament, ewentualnie coś poprawiać, albo w ogóle napisać. Y tak, jak najbardziej. No musimy właśnie rozmawiać jakby z wszystkimi, może nie z wszystkimi, ale jakby zejść naprawdę do tych użytkowników końcowych, którzy, tak jak powiedziałeś, jakby gdybyśmy robili jakby oprogramowanie do, dedykowane dla sieci sklepów, to pewnie byśmy rozmawiali z kasjerami, z magazynierami, żeby zrozumieć jak działają, co, co, jakie mają problemy i jak, jak to rozwiązać, ale też stworzyć tak zwane persony, czyli takie stereotypowe opisy tych osób, które pracują w tych stanowiskach, tak? Czyli jaka jest ich płeć, ile mają lat, jak bardzo są y, zaznajomione z technologią, y, co lubią, gdzie można ich jakby, z czym mają styczność, y, tak, żeby idealnie pod nich zszyć, że tak powiem, tą, tą, tą aplikację. A ile to mniej więcej trwa czas, w którym właśnie, ile to mniej więcej trwa, żeby stworzyć taką właśnie domenę? Yy, jasne, no to wiadomo, to zależy od, że tak powiem, scopu, czyli od zakresu i ilości funkcjonalności yy, i często takie systemy tworzy się latami, yy, utrzymuje, rozwija. Yy, natomiast yy, my często też wykonujemy tak zwane MVP, czyli minimalna wartość biznesowa, która jest yy, wdrażana na rynek i zderzana z rynkiem, żeby zobaczyć, yy, czy, czy ona działa, yy, no, bądź też wdrożona wewnątrz aplikacji. Bo co jest najtrudniejsze? Yy, w trakcie takiej cyfryzacji firmy, to jest wymuszenie do takiego procesu i wdrożenie go, go w pełni, żeby wszyscy po prostu zaczęli tego używać. Więc myślę, że to są no co najmniej miesiące, ale to naprawdę jest szybki szybki tryb, żeby od jakby podpisania umowy poprzez wszystkie po prostu analizy, wdrożenia, testy wejść po prostu na, na pierwszy, pierwszy ogień. Mhm. Zastanawiam się, w jaki sposób, w jak, dlaczego tak jest, że ten proces trzeba. E, tak, długo na, tak długo dopracowywać? Z czego wychodzi ten taka na, największa trudność? E, szczerze mówiąc, to chyba ze zrozumienia tego, m, co, co jest tak właściwie problemem i, i jak go możemy rozwiązać, tak? Czyli, tak jak mówiłem, y, czasami właśnie osoba, y, klient w postaci właśnie jakiegoś dyrektora wyższego, wyższego szczebla managementu, wydaje mu się, że że stworzy, czy potrzebuje systemu, który robi A lub B. Natomiast po zbadaniu problemu okazuje się, że my w sumie to nie musimy tego rozwiązywać, tylko musimy jakby inny problem, czyli zrozumienie tego, potem zrozumienie jakby spojrzenia z każdej ze stron, a następnie dopasowania wszystkich narzędzi tak, żeby były użyteczne, więc... No to dużo myślenia, że tak powiem. I Podejrzewam, sporo, sporo analizy. Wydawało mi się, że uda się nam to w jakiś sposób przekroić, żeby to mniej więcej było zrozumiałe, ale no, mam nadzieję, że nasi słuchacze coś z tego wniosą. Natomiast zastanawiam się w takim razie, włoniłem się dwa atrybuty. Po pierwsze, że no jest tutaj pewien, podstawą jest komunikacja i to na wielu poziomach, i to już mniej więcej zrozumieliśmy, że są z tym problemem, ale drugie to jest w tym też jakiś element sztuki. Że, no, mimo wszystko nie wiem, czy czujesz się artystą podczas tej pracy, Ja może nie. Natomiast jakby ludzie, którzy odpowiadają za, za UI, czyli za tą user interface, mm -hmm. tutaj jeśli coś przekręcę, to przepraszam wszystkich UI-owców. Natomiast chodzi o tą szatę już graficzną, tak? Czyli kolory, obrazki i to, to wszystkie, wszystko tego typu, tego typu rzeczy, czy też czasami zdarza nam się projektować jakby całe, mm, całą identyfikację wizualną dla klienta, czyli logo, logotypy, czcionki, kolory, no to tutaj trzeba, trzeba się wykazać na pewno kreatywnością, tak? Mm. Bo ty Michale odpowiadasz, jak rozumiem, za tę część kodu. Tak to się mówi potocznie. E, tak, znaczy jakby ja no, tutaj wywodzę się z, z jakby, jestem inżynierem e, i ciągle staram się, że tak powiem, być techniczną osobą. E, natomiast e, dopilnowuję projektów, e, ale do tego są też dedykowani e, project managerowie, którzy jakby na co dzień śledzą te, te projekty. Ja staram się jakby spinać to, to wszystko w całość. E, też zdarza mi się po prostu pracować technicznie na, na projektach jako, jako architekt, gdzie y, oczywiście taki software'owy, y, gdzie dobiera się jakby tutaj y, rozwiązania, czy y, jakby wybiera się, jak to będzie wszystko wyglądało. Y, też jakby jest tutaj forma, ta, ta działka kreatywna, natomiast y, to bardziej jest dobieranie takich y, po prostu narzędzi do, do problemów. W jakim stopniu dobrze zrealizowany projekt przekłada się na zyski i wpływy danej firmy? Jasne, mm, to jest dobre pytanie, e, ale jak najbardziej e, wiele osób, jakby o to pyta, czy my też staramy się to, to pokazywać. E, są różne wskaźniki, tak zwane które które o tym mówią. E, jest taki wskaźnik jak ROI, czyli Return of Investment, czyli po jakim czasie nam się m, taki system, taka inwestycja m, zwróci. E, my staramy się. Nawet przy etapie jakby ofertowania starać się to, to wyliczać, tak? Czyli jeśli teraz e, załóżmy, trzy osoby, jakby przy pełnym etacie muszą to robić, e, no to potem będzie musiała to robić, na przykład osoba na, na pół etatu, tak? Czyli te dwa i pół etatu na przykład znikną, i to jest tam już nasz e, zysk, jakby systemu, który, który tam po prostu będzie. E, Albo na przykład zwiększymy konwersję w jakimś sklepie, bo coś szybciej działa, czy coś lepiej jest. Przy dużym wolumenie, to naprawdę czasami robi duże, duże wartości. Mhm. I jak rozumiem, dajmy na to, ci opiekunowie danej strony muszą się opiekować nią cały czas. Yy, tak, jeśli, jeśli aplikacja czy system yy, jakby przeszły pozytywnie jakby ten, tą fazę zderzenia z rynkiem, czy to wewnątrz firmy, że zostało to wdrożone i to działa, czy to jest jakby jakaś publiczna e, strona, w sensie wystawiona publicznie, e, no to trzeba jakby o nią, o nią dbać, tak? Czyli rozwijać, utrzymywać. E, czasami zmieniają się różne rzeczy. Czasami jakby duzi dostawcy zmieniają jakieś swoje e, tutaj wtyczki czy inne rzeczy, więc musimy to aktualizować, podbijać, też jakby pod kątem security musimy patrzeć, czy coś nie zostało już jakby uznane za, za nieważne, czy za słabe i, i zmieniać te zabezpieczenia, więc. Dużo elementów zmiennych, mam wrażenie, że taka praca może szarpać nerwę. <grym> no, stereotyp, że, że Wojtek tylko się pije kawę. E, może tak, może jeśli jakby jest się takim pracownikiem 8-16, natomiast e, My staramy naprawdę się jakby wczuwać w te, w te projekty, dbać o to, no bo to też jakby nawet bezpośrednio zależy od tego, e, wpływa na nas, tak? Jeśli ten projekt tak zwany jedzie, no to my jedziemy razem z nim, tak? E, I też motywacyjnie o wiele fajniej jest, jeśli mogliśmy zrobić oprogramowanie, które działa, które jest używane, e, ktoś gdzieś z niego korzysta. Nawet jeśli ktoś nam e, doda jakiś e, niezbyt pochlebny komentarz, no to. To jest fajne, bo wiemy, że ktoś z niego korzystał. E, no i staramy się to poprawić, więc to jest, to jest motywujące, naprawdę. Ilu wykonanych dobrych projektów, czyli wszystkie, e, ma na swoim koncie software partner? E, ojejku, ciężko, ciężko policzyć, e, bo niektóre były większe, mniejsze. Niektóre jakby w, od trzech lat y, działamy z nimi, więc y, ciężko było policzyć. No myślę, że łącznie chyba już z kilkadziesiąt można jakoś tak oszacować. A projekt, z którego osobiście jesteś najbardziej dumny? <grym> Ojejku, mm, to zależy pod, pod jakim kątem, czy pod kątem tego, że robiła to nasza firma, czy pod kątem, że, że robimy dla dużych graczy, czy, czy że tam był mega duży ruch, e, więc jakby... Wybierz to jako swoją wizytówkę. <grym> 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 Jasne. E... No to może tak trochę zmiksuję, że tak powiem, te, te odpowiedzi. E, mogę tak trochę tajemniczo powiedzieć, e, że mieliśmy ostatnio przyjemność współpracować, e, pracować dla e, znanych sklepów, znanej sieci sklepów na, na rzet, tych z niebieskim e, logiem. Mhm. E, no więc to było dla nas duże wyzwanie e, i naprawdę czuliśmy, że, że gramy z dużym graczem. E, ale też bardzo miło wspominam i, i właśnie od, od lat współpracujemy z taką firmą jak, jak Kuchnia Joli, może wydawać się niepozorne, natomiast jakby produkt, czyli przepisy Joli to są jakby bardzo duży zasięg, to jest, to jest bardzo znany brand, przynajmniej we Wrocławiu, który ma chyba kilkaset tysięcy lajków na, na Facebooku i stworzenie systemu, który wytrzymuje, że tak powiem, oblężenie podczas świąt no, było dla nas fajnym wyzwaniem. No właśnie z tego co słyszałem, najczęściej obciążenia są najtrudniejszą. E, naj, 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 najtrudniejszą ścianą, z którą trzeba, trzeba jest sprostać, w jakiś sposób przeskoczyć, bo zdarza się tak, że po prostu te systemy w pewnym momencie padają i jest mnóstwo telefonów, co się dzieje z moją stroną. Tak, tak, to jest dosyć częste w IT. Ehm. Ja, szczerze mówiąc, troszkę sobie nie wyobrażam, że, że można tego nie monitorować, ani nic jakby z tym nie robić. No to jest e... chyba największe fopa, trzeba przyznać. <laughs> tak, no jakby to nie jest takie łatwe, więc jakby ja rozumiem te rzeczy. E, znaczy też pojawiają się błędy, które wysypują aplikacje, natomiast jakby też, też ruch zabija stronę, czy tam ogólnie system. E, ruch je bywa sezonowy, tak? Czyli właśnie, tak jak mówiłem, jeśli mamy System z przepisami, no to na święta pewnie ten ruch jest około nie, 40 razy większy niż, niż normalnie, tak? albo jakieś, jakieś sklepy. E, więc my staramy się dbać o to, żeby te systemy się, się skalowały. E, jest nawet taka specjalna rola, e, która nazywa się DevOps. To jest takie połączenie programisty z administratorem który dba o to, żeby to wszystko działało płynnie, niezależnie, żeby się skalowało, czyli żeby się dokładały kolejne serwery i żeby, żeby aplikacja nie no, wydalała po prostu. Więc. Tam wspomniałeś, że dzisiejsze prowadzenie stron internetowych jest zupełnie inne niż te, co jeszcze były właśnie gdzieś tam na początku lat 2000-gdzie jest najbardziej widoczna różnica? Jasne, no to hmm, na pewno design, tak. Design zna jest znacznie, znacznie inny. Yy, użytkownik wymaga znacznie więcej yy, niż to było kiedyś, tak. Jeśli chodzi na przykład o e-commerce, tak. Yy, użytkownik jest przyczepiony do tego, że tam jest yy, kilku co najmniej prowajderów płatności, a nie znajdzie swojego ulubionego, no to to wychodzi i może nie kupić. Yy, jest przyczepiony do tego, że to wszystko. Przede wszystkim działa na, na telefonie, tak, czyli tutaj polityka Mobile y, First Approach jest y, no, na pierwszym miejscu, tak, czyli przeważnie 70% użytkowników odwiedza strony z telefonów, więc to wszystko musi, musi fajnie działać działać z telefonów, y, czyli ta skalowalność, y, no i szybkość, tak, jakby. Teraz, jeśli użytkownik czeka na jakieś akcje w sekundę, no to, to już jest źle. Czasami wychodzi, czasami jest y, niezadowolony z aplikacji, więc na pewno wymagania wzrosły bardzo. Mm -hmm. Ja mam wrażenie, że my trochę też nie zauważamy zmian stron, aplikacji, domen, y, ze względu na to, że one dorastają razem z nami. I to jak się na przykład zmienia jakaś popularna strona, to jest czasami, o tutaj, nowy przycisk dołożyli, no ale przycisk, w to się klika, no to wiadomo, że zwrócimy. Uwagę na taką zmianę, jakbyś właśnie miał um, Michale tak mniej więcej spojrzeć w tą kulę i tak, tak, tak stwierdzić, w którym kierunku idą najszybsze zmiany, gdzie, gdzie postępuje ta zmiana w tych, w tych domenach najwyraźniej, w którym kierunku idziemy. Czy to na przykład będzie tak, że praktycznie w ogóle już nie będzie na przykład tekstu? Będzie to zupełnie intuicyjne zrobione, że będzie go mniej. Okej, okay, to ja nie jestem specjalistą od tego, natomiast wiem, że marketingowo, czy, czy też jakby znane tutaj portale społecznościowe wymuszają, żeby content na pewno był jak najwięcej było obrazków, materiałów wideo, a, a w ogóle najlepiej, żeby to były relacje live i, i tego typu rzeczy. E, często właśnie same materiały, chociażby edukacyjne, kursy czy jakieś inne rzeczy, no to, są, to są filmiki, tak? E, hmm. Tak jak mówisz, raczej znaczy jest mniej tekstu, e, też produkty się zmieniają, tak? Czyli e, częściej kupujemy już może bardziej e, audiobooki niż, niż po prostu e-booki. E, więc jeśli o to chodzi, to chyba bardziej w tym kierunku idziemy. Hmm. Zastanawiam się, bo trzeba przyznać, że strasznie złożoną firmą jest software partner. Tu się bardzo dużo dzieje i trzeba mieć ogromną ilość wiedzy. Po pierwsze z research and development, po drugiej z UI, czyli z jakkolwiek można powiedzieć, z grafiki, później w komunikacji z klientem No jest tu poro dziedzin nauki, które muszą ze sobą wspólnie współpracować, a jeszcze muszą się dodatkowo sprzedać, a to nie jest najprostsze. I zastanawiam się, jak się zrodził plan na firmę. Jakbyś mógł opowiedzieć, jak to było na samym początku. Jasne, więc klasycznie tak, czyli jeśli jakaś firma wchodzi na, na rynek, tak było też jakby software partner, no to szuka się. Czegoś m, jakby łatwiejszego, tak? Czyli w moim przypadku to było jakby tworzenie oprogramowania najpierw po godzinach, gdzieś tam e, po jakichś znajomościach e, i tak powoli e, budowało się to portfolio. E, pojawiało się więcej tych zleceń, e, czyli jakby pracowało więcej programistów. No i tak jak mówisz, e, żeby tworzyć dobre oprogramowanie e, potrzeba wielu ekspertów z wielu dziedzin. Więc zaczęliśmy zatrudniać właśnie ekspertów od UX-a, od, UX od, od UI-a. Potem, żeby to wszystko jakby fajnie działało, mamy naszego własnego biznes dewelopera, który właśnie tutaj dba o to, żeby były fajne projekty, żeby był kontakt z klientem. I też jakby, który rozpoznaje i, i nawiązuje relacje biznesowe, więc no tak powiedziałbym klasycznie to to, to, to wychodziło. Bo studiowałeś y, informatykę? Tak, na, na Politechnice Wrocławskiej, mm -hmm. jeszcze wtedy na Wydziale e, W-11, wydaje mm -hmm. mi się, nie w Wydziale Śledczym, e, tylko na <grym> e, podstawie problemów techniki. Ale zawsze się e, kojarzy się z śledczym tak, że Tak, <grym> jasne. Za moje czasy były trzy, trzy informatyki, więc ja byłem tam z ppt e, No i też w ramach tego, że zawsze mnie interesowało, Interesowała elektronika. E, skończyłem inżyniera na, na Wydziale Elektroniki e, na kierunku automatyka i robotyka, więc e, i 6 lat tutaj bardzo mile spędziłem na, na Politechnice. Czyli dobrze wspominasz. Tak, tak, jak najbardziej. E, też w kołach naukowych, w których działałem, mm, o tu właśnie ciekawostka e, pierwsi pracownicy, e, których zatrudniałem, e, jakby do, ty, do tej pory, w nie pracują, e, to, są, to są ludzie z, z koła naukowego. Często można tam poznać naprawdę ambitnych, yy, fajnych ludzi, z którymi się fajnie pracuje. Yy, więc to są fajne, naprawdę fajne miejsca. Yy, no i też fajne przeżycia, tak, które, które ja miałem. Mhm. Czyli jakbyś miał wyróżnić najbardziej istotne miejsce, albo aktywność, która, która towarzyszyła ci podczas studiów, to właśnie, podejrzewam, że koła naukowe. Yy, tak, na pewno w tej końcowej fazie, że tak powiem. Yy, w, w jakby drugiego, trzeciego roku jest bardzo dużo pracy jakby na samych studiach, więc troszkę mniej można sobie pozwolić na to, no i też się, nie ukrywając, mniej umie, natomiast potem już na, na drugim stopniu można tą wiedzę wykorzystywać bardziej praktycznie i, i się udzielać w kołach naukowych. A gdy były takie początki, początki tego Software Partner, gdzie tam najprawdopodobniej miałeś kilku e, współpracowników, to byłeś przekonany, że z tego wyrośnie coś na wzór E, obecnego software partner. Ojejku, e, ja chyba nigdy nie, nie planowałem, tak, nie jestem takim dobrym planistą strategicznym na parę lat do przodu. E, po prostu szczerze mówiąc, jakby chciałem stworzyć miejsce, gdzie, gdzie się fajnie pracuje i dla mnie, i dla, i dla innych, więc taki był mój cel i taki jest dalej mój cel. Mam nadzieję, że, e, że to jakby jest i, i, i będzie. Czyli tam, gdzie można się troszkę pospalać, ale też bez żadnego crunchu, że tak powiem, gdzie można wykorzystać swoje umiejętności, gdzie nie ma się szklanego sufitu i gdzie nie robi się rzeczy z, z A do B, tylko można naprawdę robić rzeczy kompleksowo. Więc ta, taki był cel. Mam nadzieję, że dalej jest aktualny. I tu się też pojawia rola Wrocławskiego Parku Technologicznego. Zastanawiam się, właśnie i jak się przyczynił do wzrostu waszej firmy, ewentualnie jak się tam zjawiliście. Jasne, więc to, to troszkę zaczęło się jeszcze jeszcze z, z iPem, czyli z akademickim motorem tutaj na Politechnice. Pani Ania Góreska nas bardzo wspomagała w wielu rzeczach, podsyłała jakieś fajne materiały, były jakieś różne konsultacje czy z prawnikiem, czy z, czy z księgowością. Mogliśmy wynająć jakieś biura po, po atrakcyjnych cenach, jak też również. Wiele jakichś wydarzeń, gdzie można było stworzyć fajne networking, poznać ludzi. No i tak potem trafiliśmy do, do IPTU właśnie, gdzie już było bardziej dojrzałe środowisko. Było wiele fajnych firm, z którymi jakby mieliśmy biura w biuro. Tam też nawiązywaliśmy fajne kontakty, relacje. Park też oferuje jakieś, jakieś szkolenia, webinary, więc to na pewno nas, nas rozwija. Teraz już w ogóle jesteśmy na parku technologicznym w budynku Beta, gdzie są już naprawdę duże firmy, yy, duzi gracze. Yy, no i też przez same środowisko dookoła czujemy się, że już jesteśmy bardziej taką, nie chcę mówić, dojrzałą firmą, ale dojrzalszą. A ciężko się przebić właśnie w tej materii, bo mówi się, że yy, IT nie ma granic. Mówi się, że jeżeli chcesz znaleźć pracę, która będzie dobrze płatna i nie będziesz musiał martwić się o to, że nie zostaniesz zatrudnionym, to, do, to, 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 to trzeba iść na IT. Zgodziłbyś się? <grym> Ojej, no tutaj troszkę, jeśli ktoś pracuje tylko dla, dla pieniędzy albo dla ciepłego miejsca, to, to naprawdę mu współczuł jeszcze mówiąc, mm. może ja jestem trochę takim idealistą, natomiast jeśli mamy coś robić, przez parę godzin dziennie to, to róbmy to co, to co lubimy. Eee, no to bym troszkę lekko może zdementował te rzeczy, eee, może jakby dużo osób pracuje w IT, eee, natomiast niedawno e, portal chyba pracuj.pl podał, że na jedno m, stanowisko juniorskie pojawiało się ponad 100 ofert, więc y, na pewno start y, w, w IT jest, jest trudny. Eee, no i że tak powiem, trzeba to naprawdę lubić i, i jakby ciągle się dokształcać i mega dużo umieć, żeby, żeby naprawdę gdzieś się załapać i, i pracować, więc to nie jest tak, że po prostu okej, okay, dobra umiesz włączyć przeglądarkę, to, to tutaj cię po prostu bierzemy. No, według mnie tak, tak nie jest, tak? Mm, możliwe, że gdzieś tam się uda, tak? Możliwe, że gdzieś tam coś tam, ale to też nie będzie taka super ambitna, ambitna praca. Yy, I to też jest właśnie praca dla tych, którzy to lubią, bo to się bardzo szybko zmienia, tak? To co umiesz teraz za 2-3 lata, prawdopodobnie już będzie przestarzałe yy, albo już, już będzie po prostu coś innego, więc yy, w tym zawodzie trzeba się umieć szybko uczyć i trzeba to po prostu lubić. A w tworzeniu software'u podejrzewam, tak jak wcześniej wspomniałeś, no jednak jest dużo tych tak zwanych dużych rybek i wybić jako tam mała, to należy do trudnych spraw. Tak, to, to na pewno e, oczywiście wiadomo, nie, nie, nie konkurujemy tam, e, nie wiem, z ibm czy z innymi firmami tego pokroju. Ale można mieć marzenia. <grytanie> tak, tak. E, aczkolwiek szczerze mówiąc, ja bym chyba nawet nie chciał, żeby e, moja firma była, była korporacją. E, Fajnie jest, jeśli jakby wszyscy się mogą znać, jeśli nie ma takiego wielopoziomowego managementu, e, jeśli po prostu każdy robi swoją rolę i nie wiem, nie jest niżej, wyżej, tylko po prostu każdy robi coś, coś innego, e, więc to, to jest naprawdę fajne. To zapewnia pewną formę elitaryzacji. W sensie to na pewno było to jest w takim razie będzie, jeżeli są takie założenia, elitarne firma, natomiast strukturyzacja e, pewnych procesów, co pewnie znakomicie sobie zdajesz sprawę, e, właśnie pozwala zajść, być może nie dalej, ale na pewno rozejść się po, 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 wie, po, po więcej ilości e, krajów, chociażby na przykład. E, to, a to całkiem interesujące, że nie chcesz, e, Michale, wyjść z e, takiego e, z tego modelu biznesowego, który teraz przyjąłeś, to szczerze powiedziawszy, zastanawiam się, czy, czy w tym momencie nie zachodzi pewna taka zmiana społeczna, że mimo wszystko te korporacje w jakiś sposób źle się kojarzą? <laughs> nie chcę tutaj oceniać. Ja, ja osobiście jakby nie nadaję się na korporacji. Po prostu lubię czuć większą swobodę, ale to też, też często są fajne miejsca zależy, kto ma jakie podejście do, do życia, co, co chce w pracy po prostu robić, e, więc powiedziałbym, to, to zależy. E, no na pewno w małych firmach można się więcej nauczyć, jakby jest mniej ludzi, czy jakby tutaj ten zakres y, pracy jest, jest szerszy, więc, więc można się szerzej po prostu uczyć, nie tylko specjalizować w jednej rzeczy, ale robić coś od, od początku do końca, albo przynajmniej być, być tego świadkiem, więc jeśli lubi się Powiedziałbym, może większe wyzwania, czy mm, takie szerszy skop szerszy do nauki, to, to polecam. Mhm. I chyba też życie nie jest takie sformalizowane, no bo jeżeli pracuje się z wszystkimi, kogo się zna, no to też są powoli takie relacje, podejrzewam, trochę przyjacielskie, ale jednak nie, ale już bliżej do kolegi. Tak, tak, to, to, to jest trudne e, czasami. Natomiast e, powiedziałbym, że są dwie szkoły. E, szkoła taka, e, chyba to się mówiło, radziecka, tak? E, czyli jesteśmy pan, pani, obywatel, obywatelko. E, trzymamy dystans. E, I szkoła amerykańska, gdzie jesteśmy po prostu wszyscy kumplami. E, to pozwala nam e, jakby mieć bliższą relację. Wtedy, wiadomo, trudniej jest kogoś dyscyplinować albo upominać, ee, w sensie, bo to jest nasz kolega, ale też ten, ten dystans jest krótszy, czyli można powiedzieć: Hej, Marek, przestań tak po prostu robić, i albo weź się tam się ogarni i tyle, nikt się nie obraża. Natomiast gdybyśmy nagle powiedzieli: tak, w takiej właśnie w relacji pan-pani, no to mogłoby to być odebrane, więc. Ja wyznaję tą szkołę amerykańską, jakby relacja jest bliższa, ale też wymagają po prostu od siebie więcej, jako od, od swoich tutaj znajomych. Bo jak rozumiem właśnie w Software Partner współpracuje z jakąś firmą amerykańską, czy? Mamy różnych klientów. Czasami właśnie pracujemy jako, jako konsultanci też, czyli specjaliści pod konkretnym projektem. Projekty trwają kilka miesięcy może. Czasami pracujemy jako konsultanci, ale jako po prostu cały, cały team, taki komplementarny, gdzie właśnie poza programistami są też designerzy. No, jeszcze dla klienta ze Stanów nie robiliśmy produktu cyfrowego, no ale nie wykluczam i w sumie byłoby, byłoby fajnie. Mhm, czyli tylko próbuję sobie wyobrazić taką rolę, która jednocześnie. Porozumiem, że pro, produkt, software, partner to jest. Właśnie software, ewentualnie aplikacja, ewentualnie strona domena. A jeżeli w takim układzie, jakim pracujecie z Amerykanami i nie dajecie produktu, to co robicie? Znaczy, my tworzymy jakby ich produkt, yy, gdzie jakby oni po prostu część wytwarzania, oprogramowania tego procesu jakby biorą po swojej stronie, czyli analizę biznesową, jakieś, jakieś designy czy tego typu rzeczy. A na przykład my uzupełniamy czy wspieramy ich w tej fazie samego, samej implementacji tego software'u tak, jako po prostu specjaliści, inżynierowie. Czyli Więc... można dojść do wniosku, że w tej branży, w którą właśnie, Michale się trudzisz, największym krokiem milowym jest właśnie udoskonalanie tego, tej analizy, właśnie danej firmy, że to jest najbardziej pożądane i tak naprawdę król całej pracy. Tak, no na pewno, na pewno analiza, e, przemyślenie tego, co, co robimy, ale też mierzenie tego, jak nam, jak nam idzie, jest, jest naprawdę po prostu ważne. To jest e, bardzo częsty też błąd ludzi, którzy chcą tworzyć swoje produkty cyfrowe. Myślą, że po prostu mm, jakby przyjdą, powiedzą, no tu chcę taki program, tylko że podobny. E, no to nie, tak, tak nie jest. Bo. Nawet jeśli my robimy dużą część, to, to jednak musimy po prostu widzieć, jakie są założenia, co chcemy zrobić. Musimy poznać domenę, którą pewnie ty lepiej znasz, musisz nam o niej opowiedzieć. I na pewno, czy, czy my to robimy, czy, czy to jakby jest klient sam chce to robić, musi być taka osoba jak product owner podczas tworzenia produktu, która wie o tym produkcie jakby wszystko, albo prawie wszystko, która koordynuje pracę i programistów, e, i działu marketingu, e, i wymyśla nowe funkcjonalności, ale też bada i mierzy, jak nam do tej pory po prostu idzie. Czy ta funkcjonalność nam coś dodała, czy, czy wręcz przeciwnie. E, też dba o, o model biznesowy. tak, Czyli jeśli sprzedajemy abonamenty, to teraz, jeśli e, obniżymy cenę, sprzedamy ich więcej, to w sumarycznie więcej zrobimy, czy mniej? Więc e, na pewno musi być ktoś, kto jest zaangażowany w to na co dzień. E, to jest bardzo wymagające stanowisko, ale podczas tworzenia produktów e, musi, musi taka osoba być. Mhm. I to jest tak chyba też trochę, że należy, znaczy, należy. To jest chyba też tak, że no, trzeba w pewien sposób pojąć strategię danej firmy, a to też nie należy do, trudnego, do, do łatwego. Znaczy to też nie jest najprostsze, podejrzewam. No tak, jeszcze, jeszcze, żeby to wszystko było, było spójne e, i razem tam, tam działało i zostało wdrożone i, i nie no, działało. ryby no pod... były złe i podwodzie. Ale podejrzewam, że tak z naszej rozmowy wnioskuję, że często jest w takim razie tak, że. E, te firmy nie mają w takim razie najpewniej zdeklarowanej swojej strategii, tylko podejrzewam, że przy zdarzeniu z wami muszą to jakby napisać i wytłumaczyć i tu się pojawia największy problem. Tak, tak, na pewno. No właśnie tutaj albo, albo mówimy jakby o takim konkretnym pomyśle, czy strategii na sam produkt, czyli jakaś firma chce zrobić swój, swój produkt bądź, bądź system wewnętrzny lub też w ramach jakby tego produktu strategia jakby całej, całej firmy, czyli ten, ten wizerunek. Tego często właśnie nie ma, dlatego te, te wszystkie wywiady, analizy z naszymi designerami pozwalają jakby tutaj wydobyć to wszystko albo no chociażby zachęcić do, do przemyśleń. I oczywiście wiadomo, jeśli to jest młoda firma czy, czy mała, no to jakby nikt nie, raczej nie spisuję tutaj strategii sobie na kartce i nie dba o to, czy tam nie wygłaszam pomiennych mów, żeby tak, tak to robić. Natomiast ja, ja zachęcam, przynajmniej takie, takie zdania, takie po prostu, żeby wiedzieć, czym się kierujemy, jakieś przewodnie, przewodnie rzeczy. Yy, I nie mówię tutaj o jakimś strategii wzrostu, tak? czyli że planujemy, żeby za dwa lata będziemy mieć tylu programistów, yy, taki przychód i tak dalej. Bardziej chodzi o to, po co to robimy, co nas wyróżnia, czyli tzw. UVP, Unique Value Proposition. Jacy jesteśmy, jacy chcemy być, jacy nie chcemy być, więc to, to naprawdę się przydaje. Mhm. Ja podejrzewam, że w momencie, kiedy, ich, znaczy kiedy, kiedy zadajecie pytanie potencjalnej firmie, dla której będziecie wykonywać projekt, jaka jest wasza strategia, to pewnie są zdziwieni. Tak, no czasami uważają, że, że te pytania są, są miałkie, natomiast jeśli zaczniemy, że tak powiem, wałkować temat, to, to sami zauważają, że, że to było naprawdę wartościowe, e, dziękują nam i potem zachowują oczywiście nawet dla, dla siebie te, te wszystkie wyniki tych rzeczy i, i są mądrzejsi o to. I tu przejdziemy do ostatniej, trzeciej części naszej rozmowy, być może właśnie Padnie tu odpowiedź, która pomoże zbudować albo zmotywować do budowania własnej strategii studenta. Nazywa się to Co ruszy lawinę. Mam tu na myśli lawinę myśli studenta, i do wyboru są dwie możliwości. Pierwsza to jest złota rada, czyli Michale, poprosiłbym Cię o to, żebyś podał jakąś złotą radę, która według Ciebie wpłynie na losy prowadzenia właśnie działalności gospodarczej, pierwszej przez studenta, oraz ewentualnie książka, która podczas studiów była dla Ciebie najbardziej inspirująca, motywująca w kwestii prowadzenia własnej działalności? Co wybierasz? To jeśli możemy zmiksować te dwa pytania, to, to chętnie. To zacznijmy to... od Złotej Rady. Jasne. To tutaj oczywiście nie ma takiej Złotej Rady, po prostu jak, po powiem Wam, jak zrobić milion w tydzień. E ja na to czekałem. <noise> Kurczę, e to na kursach tylko internetowych. E natomiast e takie, takie maksymy, które... E może są oczywiste, natomiast y, dużo, dużo zmieniałem, przynajmniej mi zmieniły w głowie. E, powiedziałbym dla wszystkich, którzy, którzy myślą o, o swojej firmie, którzy coś chcą robić, e, to powiedziałbym to samo, co mówi się młodym pisarzom, tak? Czyli, żeby pisać, trzeba pisać. Czyli jeśli chcesz coś robić, jeśli myślisz o, o jakiejś firmie, czy um, o, o stworzeniu czegoś, to po prostu zacznij to robić. Tak jak mówił Richard Branson, po prostu screw it, let's do it. Nie, nie gadaj, tylko, tylko rób. Więc to bym polecił. Oczywiście tutaj pułapka dla, dla młodych czy świeżych, jakby że od razu ktoś myśli o nie wiem, tworzeniu tam po prostu jakiejś super formalizacji tego wszystkiego, o jakichś firmach, zakładaniu, jakichś spółek, jakichś innych rzeczy. Oczywiście to nie zachęcam do niczego, co jest niezgodne z prawem podatkowym. Natomiast. W ramach jakichś tam dozwolonych kwot można, można wykonywać jakieś dodatkowe rzeczy, można się po prostu sprawdzić, można e, zapisać się do inkubatora, który nam tutaj pozwala wystawiać faktury poprzez inkubację, a nie, e, nie zakładać własnych firm, więc e, zachęciłbym do tego, żeby zobaczyć po prostu, jak to jest. E, Tutaj z książek jest taka fajna książka, e, napisana przez głównie, chyba tylko i wyłącznie przez Petera Tila, czyli e, twórcy jednego z twórcy PayPola napisał e, książkę From Zero to One. E, tak mówiąc, w skrócie wyróżniamy dwa, dwa rodzaje, e, jakby budowania firm czy ludzi, którzy je budują, albo budujemy od 0 do 1, do albo od 1 do N. To są kompletnie różni ludzie, kompletnie różne rzeczy. Ja osobiście bardzo jaram się tym od zera do, do jedynki i, i to jakby lepiej mi chyba wychodzi, czyli nie mamy nic y, i tworzymy coś od zera, tak? Organizujemy wszystko, wymyślamy, budujemy, aż dojdziemy do jedynki, natomiast od 1 do n to są osoby, które mają jedną fabrykę papieru i tworzą z nich n fabryk papieru, tak? Czyli poukładane, które mają jakby już drogę. Yy. Tak książkę skupię się na tej pierwszej części. Więc dla twórców, dla kreatorów polecam przeczytanie tego. No, i może biznesowo bym polecił jeszcze strategię błękitnego oceanu. Czyli jak wymyślać jakiś może wymyślać pomysł, ale bardziej jak szukać swojej niszy, jak szukać miejsca, gdzie, gdzie możemy fajnie, fajnie popływać, a nie jakby walczyć w krwawym oceanie z innymi rekinami, tak? Bo być może. Są branże, które wydają się zbetonowane, natomiast może jest małe akwarium, gdzie, gdzie możemy po prostu yy, powalczyć i znaleźć, znaleźć swój kawałek podłogi. Więc myślę, że takie, takie rzeczy bym mógł yy, powiedzieć ze swojego doświadczenia. Jest, yy, książka Czarny Łabędź Taleba, i teraz można jeszcze prze, przeczytać Błękitny Ocean i <laughs> twórcy. Oj, nie pamiętam. Yy, to dokładnie jest właśnie strategia Błękitnego Oceanu. Mm -hmm. Wydaje mi się, że to, to możemy znaleźć. Yy, no jest troszkę przegadana, natomiast y, polecam w audiobooku gdzieś można sobie w samochodzie posłuchać y, ciekawe case'y firm, które, które powstały y, nawet chyba była o y, krwawym oceanie w postaci y, branży cyrkowej gdzie jedna firma chyba ze Stanów y, stworzyła jakby tutaj cyrk, ale taki bardzo pozytywny, tak, czyli bez, y, bez zwierząt w klatkach, gdzie troszkę stawia się tam na inne rzeczy, nie będę tutaj zdradzał, i znaleźli swoją niszę i, e, i naprawdę na tym wygrali, więc można wiele zdziałać. Nawet na takich branżach, które są, mm, powiedziałbym, już takie zdominowane. Złotą radę i dwie książki dał nam, polecił nam założyciel firmy Software Partner. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo.